18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. NATO działa według zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ale najważniejszym naszym celem jest zapobieżenie wojnie na pełną skalę, twierdzi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dziękuję niemieckim politykom, którzy zwrócili nam honor i przyznali nam rację, twierdząc, że słusznie ostrzegaliśmy przed Rosją, mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Berlinie. Ponad miliard euro zainwestuje w Polsce Mercedes-Benz. Zatrudnienie w fabryce w Jaworze ma znaleźć około 2,5 tysiąca osób. Będą tam produkowane duże elektryczne samochody dostawcze. To już 292 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szef NATO Jens Stoltenberg ostrzega, że wojna może rozprzestrzenić się na inne państwa i przemienić konflikt w pełną wojnę między NATO a Rosją. Jednak jak dodał, sojusz pracuje ze wszystkich sił, by tak się nie stało. O szczegółach Aleksander Wojak. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szef NATO w wywiadzie dla norweskiej stacji telewizyjnej przypomniał dewizę sojuszu. Jednocześnie zapewnił, że robi wszystko, żeby konflikt nie rozlał się na Europę. Obawiam się, że wojna na Ukrainie może wymknąć się spod kontroli i przerodzić w wielką wojnę między NATO a Rosją. Najważniejszą misją NATO jest zapobieżenie wojnie na pełną skalę w Europie i pracujemy nad tym każdego dnia. Zresztą mówi to jeden z najbardziej kompetentnych ludzi na świecie. To jest człowiek, który ma pełną wiedzę o sytuacji, ponieważ decyduje o działaniu NATO. Można by powiedzieć, że jego poziom wiedzy i kompetencji jest na poziomie pana prezydenta Bidena co najmniej, prawda? Gospodarz Białego Domu potwierdził, że po raz kolejny rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim o możliwościach wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Panie prezydencie, czy rozmawiał pan z prezydentem Zełenskim? Tak. Jak zawsze rozmowa z prezydentem Bidenem była konkretna i owocna. Podziękowałem za kolejny pakiet pomocy wojskowej. Omówiliśmy naszą dalszą współpracę dotyczącą obrony przeciwlotniczej. Rozmawialiśmy też o energetyce, odbudowie i sprawach finansowych. Nie zatrzymujemy się, walczymy dalej o wolność. O energetyce, a w szczególności o niebieskim paliwie, mówiła dziś przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Informacje, jakie przekazała Ursula von der Leyen, mogą niepokoić. Jesteśmy bezpieczni na tę zimę. Groźby Rosji nie zadziałały. Przygotowania na zimę 2023-2024 zaczęły się teraz. Z naszych danych wynika, że pomimo starań, to w przyszłym roku może nam zabraknąć nawet 30 miliardów metrów sześciennych gazu. Zachód martwi się o cenę energii i przymusowe oszczędności. Tymczasem w wielu ukraińskich miastach nie tylko brakuje energii, wody i żywności. Ich mieszkańcy żyją w ciągłym strachu przed kolejnym atakiem. Tylko w ciągu ostatniej doby obwód chersoński został ostrzelany 57 razy. Zginęły dwie osoby, a 5 kolejnych zostało rannych. Rakiety spadły również na Donieck, zabijając dwoje cywilów. 8 osób odniosło obrażenia. Kiedyś mieliśmy towary europejskie, chińskie i rosyjskie. Teraz są to głównie rosyjskie. Istnieje wiele trudności z dostawami towarów z Europy. W obwodzie donieckim w pobliżu linii frontu znajduje się wojskowy szpital. To właśnie tutaj lekarze walczą o życie obrońców Ukrainy. Są dni, kiedy jest wielu ciężko rannych, 4 lub 5 amputacji jednocześnie. W inne dni nie ma nikogo przez 2, 3 lub 4 godziny. Nie ma 2 takich samych dni. Oczywiście są trudne chwile, zwłaszcza gdy nasi atakują. Wtedy pracujemy przez 5, 6 czy nawet 7 godzin bez przerwy. Robota może iść protягом 5, 6, 7, 8 godzin. Rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy powodują, że odcięci od energii centralnego ogrzewania cywile montują w domach prowizoryczne kuchenki i piecyki. W efekcie znacząco rośnie liczba wypadków. Jak informuje ukraińskie MSW, tylko w ciągu ostatniej doby doszło do 142 pożarów, w których zginęło 10 osób, a 6 zostało rannych.
Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Przywódcy rozmawiali na temat relacji dwustronnych, kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz potencjalnej zimowej fali uchodźców z Ukrainy. Na miejscu był nasz reporter Łukasz Żmuda. Jednym z głównych tematów przeprowadzonych rozmów prezydenta Polski Andrzeja Dudy i prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera była kwestia bezpieczeństwa w związku z toczącą się na Ukrainie wojną i oferta wypożyczenia Polsce niemieckich zestawów rakiet Patriot. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach odpowiednie grupy polskich i niemieckich ekspertów spotkają się, ustalą miejsca dyslokacji tych baterii systemu Patriot, a następnie, że te baterie w niedługim czasie zjawią się po to, by tą ochronę fizycznie stworzyć. Oczywiście konieczne jest, jak mówiłem panu prezydentowi, jak gdyby wpięcie tych baterii do polskiego całego systemu ochrony powietrznej. Cieszę się, że jest porozumienie zasadnicze co do stacjonowania. Szczegóły są teraz omawiane na szczeblu resortów. Ale, drogi Andrzeju, przypominam sobie, że kilka godzin po uderzeniu rakiety w Polsce Wschodniej rozmawialiśmy ze sobą i pamiętam, jak wielkie były obawy, że znajdujemy się w fazie eskalacji wojny. Były one wtedy duże, także poza Polską. Prezydenci podjęli także dyskusję na temat bardzo realnego scenariusza wystąpienia na Ukrainie kryzysu humanitarnego wynikającego z nieustającego ostrzeliwania przez Federację Rosyjską infrastruktury krytycznej Ukrainy. Z tego powodu już 6 milionów Ukraińców pozostaje bez elektryczności i ogrzewania, co może spowodować kolejną falę migracji uchodźców do Polski i Europy. Rozmowy w cztery oczy toczyły się także na temat uzyskania przez Polskę reparacji od Niemiec za straty poniesione w trakcie II wojny światowej. I choć zdania Warszawy i Berlina różnią się w tej kwestii, to Polska cały czas podkreśla znaczenie rozwiązania tego sporu jako element sprawiedliwości historycznej. Te również i kwestie trudne, zwłaszcza te, które mają bardzo często wymiar także i moralny, które mają często także i wymiar likwidowania pewnych również i zaszłości, barier historycznych, tak jak problem odszkodowań dla Polski za II wojnę światową, za zniszczenia II wojny światowej. To są tematy z punktu widzenia Polaków ważne. I na te tematy także rozmawiamy i na te tematy także będziemy rozmawiać. Ja wierzę w to, że one zostaną z czasem pozytywnie rozwiązane. Wizyta robocza Andrzeja Dudy w Berlinie to już kolejne spotkanie głów państw Polski i Niemiec w tym roku. Warto podkreślić, że odbyło się ono na zaproszenie prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Z Berlina Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Koreańskie armatochaubice K-9, które w ubiegłym tygodniu przybyły do Polski, zostały dziś przekazane na stan 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie. Do Polski trafiły również pierwsze czołgi K-2 w ramach zawartego z Seulem kontraktu. Do 2026 roku otrzymamy 180 tego typu czołgów. Skutecznie i sprawnie wzmacniamy Wojsko Polskie, czego dowodem właśnie te 24 armatochaubice, które zostały sprowadzone z Korei Południowej, które trafiły już na wyposażenie brygady, pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii. W bardzo krótkim czasie wynegocjowaliśmy z naszym partnerem koreańskim bardzo dobre warunki wyposażenia Wojska Polskiego w tą broń. Mamy świadomość tego, że polski przemysł zbrojeniowy produkuje bardzo podobną broń, ale potrzeby nasze są tak duże, że w krótkim czasie musimy te potrzeby zaspokoić. W dalszej perspektywie poprzez współpracę z przemysłem koreańskim stworzymy wspólny projekt. Projekt, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno Wojska Polskiego, jak i Wojska Koreańskiego. W ramach umowy, którą zawarliśmy w lipcu tego roku, jesteśmy umówieni co do tego, że będziemy pozyskiwać na wyposażenie Wojska Polskiego 672 armatochaubice K-9.
Mercedes-Benz chce zainwestować ponad 1 000 000 000 euro w fabrykę w Jaworze w województwie dolnośląskim, produkującą elektryczne samochody dostawcze. W jaworskiej fabryce ma być praca dla ponad 2,5 tysiąca osób. Tworzymy od strony podatkowej, regulacyjnej dla inwestorów najlepsze możliwe środowisko do inwestowania. To niezwykle ważne, ponieważ to nowe miejsca pracy, setki, a w przyszłości, i to nawet najbliższej przyszłości, nawet ponad 1000 nowych miejsc pracy. Konsumenci coraz bardziej zamiast tylko na cenę patrzą również na jakość produktu i ta znana na całym świecie jakość marki Mercedes, jakość samochodów Mercedesa z jakością pracy polskich inżynierów, polskich menadżerów projektów, polskich pracowników spotykają się ze sobą w tym punkcie, spotykają się ze sobą w Jaworze, w otaczających gminach powiatu jaworskiego i tworzą najlepsze możliwe środowisko do inwestowania. W obliczu rosnących kosztów energii priorytetem rozwiązań przygotowywanych przez rząd o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 jest zabezpieczenie funkcjonowania gospodarstw domowych i zapewnienie im dostępu do energii elektrycznej na poziomie dotychczas ponoszonych opłat, mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Nadal trwa wypłata, tutaj tak samo jak przy dodatku węglowym, 30 listopada minął termin na składanie wniosków na inne dodatki, jeżeli źródłem ogrzewania jest pelet, jest olej, jest gaz LPG czy drewno. Adekwatnie do każdego tego źródła kwota dodatku od 3000 do 500 zł. Całkowite zamrożenie również z opłatami. Wszystkimi opłatami, które się pojawiają na rachunku na poziomie cen z tego roku, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przede wszystkim dla gospodarstw domowych do 2000 kWh. Przypomnę, że jest to średnie zużycie według danych GUS-u dla gospodarstwa domowego. Powiększone dla osób z niepełnosprawnościami do 2600 i 3000 MWh rolnicy i karta dużej rodziny. I to jest ta stawka z tego roku dla tej grupy podmiotów. Przygotowaliśmy taką poprawkę, która by dawała obowiązek przekazania 5% energii produkowanej z konkretnej farmy lądowej w formie prosumenta wirtualnego na rzecz społeczności lokalnej. I to jest coś, co dawałoby wymierne korzyści, gdzie tania, czysta, dobra energia jest absolutną wartością w społecznościach lokalnych, gdzie widzimy też, że samorządy podejmują projekty na rzecz samowystarczalności na swoim poziomie, więc to by było coś, co by dało na pewno większą akceptację społeczną dla tego rozwiązania i też z drugiej strony by usuwało tą dowolność efektu tego dialogu, który na poziomie lokalnym mógłby być prowadzony. W bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca szkolenia pierwszej grupy medyków z Ukrainy. Przedmiotem szkolenia jest ewakuacja lotnicza rannych, żołnierzy oraz osób cywilnych. Wojna to dbanie o życie ratowników, którzy są w strefie czerwonej. Wojna to udzielenie pomocy, ale przede wszystkim bezpieczna ewakuacja ze strefy zagrożenia i transport do szpitala. To jest coś zupełnie innego od tych działań, które prowadzimy na co dzień. Już po 15 tygodniach zakończyliśmy duży projekt szkolenia 550 lekarzy i felczerów w Ukrainie, którzy również pracują blisko linii frontu. A dzisiaj inaugurujemy z inicjatywy pań prezydentowych Polski i Ukrainy szkolenie dla naszych kolegów, którzy niebawem wsiądą na śmigłowce ratunkowe i będą tworzyć śmigłowcową służbę ratownictwa medycznego. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, na co się pani minister umówiliśmy, czyli na to, że będziemy pomagali wejść Ukrainie w struktury unijne, realizując szkolenia, które są na drodze do wejścia do Unii. Mam nadzieję, że ten proces bardzo szybko nastąpi. Od 9 miesięcy realizowany jest program ewakuacji medycznej chorych z Ukrainy.
Ukrainy. Ewakuowano już ponad 2000 osób, a 1500 chorych onkologicznie zostało przewiezionych do placówek medycznych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, gdzie poddano je profesjonalnemu leczeniu. I Międzynarodowej Asocjacji Dziecięcych Onkologów. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Greczynka Ewa Kaili usłyszała zarzuty korupcji i została aresztowana. Poinformowała o tym prokuratura federalna prowadząca śledztwo w sprawie kupowania wpływów przez Katar, gospodarza piłkarskich mistrzostw świata. Korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy to zarzuty przedstawione przez sędziego. Podczas przeszukania policja znalazła w jej domu torby z pieniędzmi, 600 tysięcy euro. Kaili została już wyrzucona z własnej partii. Grupa socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim zawiesiła jej członkostwo, a przewodnicząca Europarlamentu odsunęła ją od wszystkich zadań i obowiązków. Greczynka Ewa Kaili jest jedną z czterech osób, które usłyszały zarzuty i zostały aresztowane. Oprócz niej to m.in. były włoski europoseł z grupy socjaldemokratów, obecnie lobbysta oraz jeden z asystentów. Dwie osoby zatrzymane w piątek zostały zwolnione po upływie 48 godzin. To ojciec wiceszefowej Parlamentu Europejskiego złapany z walizką pieniędzy podczas ucieczki oraz sekretarz generalny Międzynarodowej Centrali Związkowej. Rośnie napięcie w Kosowie. Wczoraj wieczorem miejscowi Serbowie zablokowali drogi, ustawiając na nich ciężkie pojazdy i ciężarówki. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę było słychać strzały i eksplozje, ale nie ma na razie doniesień o ofiarach. W patrol policyjnej misji Unii Europejskiej rzucono granatem ogłuszającym. Protesty wybuchły po aresztowaniu w sobotę byłego serbskiego policjanta Dejana Panticia, który został oskarżony o dewastację biura komisji wyborczej. Pantić, podobnie jak wielu innych serbskich policjantów i urzędników, odszedł z pracy w proteście przeciwko dekretowi władz Kosowa, na mocy którego nałożono obowiązek wymiany starych tablic rejestracyjnych wydanych przed wojną na Bałkanach. Premier Kosowa Albin Kurti poprosił siły pokojowe NATO stacjonujące w regionie o usunięcie blokad z dróg. Zarówno premier Kosowa, jak i prezydent Serbii Aleksandar Vučić deklarują chęć pokojowego rozwiązania konfliktu, jednak zapowiadają nieustępliwość w obronie własnych interesów. Władze Kosowa oskarżyły Serbię o celową destabilizację sytuacji w regionie i przerwanie dialogu o normalizacji stosunków dwustronnych. W sobotę prezydent Serbii zapowiedział wystosowanie prośby do sił pokojowych NATO w Kosowie o możliwość wysłania tam serbskich żołnierzy i policji. Zdaniem ekspertów taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, gdyż oznaczałby de facto oddanie nadzoru nad bezpieczeństwem regionu w ręce Serbów. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru.